pokaż mi te giry, koń. Jest dobry, jest ty. Ale ładnie, chodź. Nie! Siemano, z tego Majki Wypleciona, ze mną jest? Krzychu, siema. Jesteśmy łowcami sandaczy. Przez całe swoje życie złowiliśmy tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy różnych sandaczy. Na swoim koncie mamy dziesiątki ryb powyżej 80 cm, są ryby 90-centymetrowe, a nawet ryby pod magiczną barierę 1 metra. Jednak cały czas, pomimo że spędzamy tyle czasu przy łowieniu sandaczy, zdarza nam się popełniać 5 podstawowych błędów. Błędy popełnia każdy, i amator, i profesjonalista. Dzisiaj przedstawimy Wam checklistę 5 najczęstszych błędów, które powinniście odhaczyć przed każdym łowieniem sandaczy. Najczęstszym błędem przy połowie sandaczy, który popełniają zarówno doświadczeni wędkarze, jak i amatorzy, jest po prostu źle wyregulowany hamulec w naszych kołowrotkach. Zarówno jak to jest kołowrotek castingowy, jak i kołowrotek ze stałą spulą, dokręcamy kołowrotek na maksa. Dzieje się tak dlatego, że większość z nas, 98%, łowi na szybkie, cięte kije i używa mocnych haków z zadziorami. Przy takim łowieniu hamulec musi być zaspawany, dlatego że musimy mocno się przebić przez pysk sandacza, czyli zacięcie musi być mocne. Jeżeli bym miał rozregulowany hamulec, powiedzmy po łowieniu albo po holu, odkręcam hamulec i zapominam go dokręcić i chcę zaciąć sandacza, jedzie mi to z roli. Wystarczy, że dosłownie o, tyle mi pojedzie i już sandacza dużego nie wetnę. Dlatego musimy o tym pamiętać. Hamulec, jak jest dospawany w tym zestawie, to jest na przykład zestaw finezyjny. Tu jest plecionka 0,13 do połowu małych i średnich sandaczy. Dlatego tutaj nie ryzykowałbym holu na tej wędce dużego sandacza bez odkręcania hamulca. Czyli jeżeli miałbym teraz branie dużego sandacza i czuję, że ten sandacz robi coś takiego, że tą wędkę mi próbuje wyprostować, wtedy szybkim ruchem rozregulowuję hamulec, żeby ryba mogła pójść z roli, ale cały czas muszę pamiętać o tym, żeby plecionka była napięta. Nie mogę zrobić luzu na plecionce, bo każdy najmniejszy luz może spowodować to, że sandacz się wypnie. Jeżeli łowiłbym duże sandacze, miałbym plecionkę 0,16 i więcej, w takich sytuacjach nie rozregulowuję w ogóle hamulca. Huluję takiego sandacza na zaspawanym hamulcu. Ładnie, ładne branie było. To jest wert. Pamiętaj, że to jest wertowy kij, kurde wariaci. Ale ładnie, chodź. Nie! Przestań w końcu narzekać. Weź się w garść, do roboty. Masz wędkę, to wędka w dłoń i nad wodę. Nie ma, że jestem zmęczony. Nie masz pieniędzy, stara ci narzeka. Odetnij toksycznych ludzi. Jeśli w twoim otoczeniu są toksyczni ludzie, którzy mówią ci, narzekają, że jesteś za długo nad wodą, albo że ważniejsze są rzeczy niż jechanie na ryby, odetnij ich od siebie. W końcu zacznij żyć pełnią życia. Zacznij łowić ryby, nie narzekuj. Nie hejtuj, że nie ma ryb. Po prostu wędka w dłoń i nad wodę. Do dzieła. My to robimy. To się tak właśnie dzieje. Rzut za rzutem. Każdy jeden. Nie bierze jeden dzień. Wracam nad wodę. Drugi, trzeci. Grind in. To pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Lecimy, nie przejmujemy się niczym, nie patrzymy na otoczenie, co mówią inni. Inni zawsze będą narzekać, będzie nam dobrze szło, będą nam dorzucać do pieca, że idzie nam źle, a będą nam życzyć złego. Nie przejmujmy się, róbmy swoje. Cel jest tylko jeden, nie patrzmy na środki i na koszta. Lećmy do przodu, róbmy swoje. Ogarnij się, dzieciaku, weź życie w swoje ręce. Zacznij realizować swoje marzenia, bo jak nie, to skończysz jak twoi koledzy. Będziesz sprzedawać panele woltaiczne. Znacie takie powiedzenie, że wasz zestaw jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo? No właśnie, wiele osób o tym zapomina i potem traci się potężne ryby. Także nasz zestaw musi być odpowiednio skonstruowany od haczyka, czyli dobrze dobrana grubość haka, przez agrafkę, fluorokarbon, węzły i plecionkę. Nasz zestaw może być dobrze skonstruowany na początku, ale często też zapominamy o tym, aby regularnie go sprawdzać. Szczególnie łowiąc w kamieniach, na rzekach, tudzież na płytkich zaporówkach, nawet tak jak tutaj mamy 50-centymetrowy odcinek fluorokarbonu, może być za krótki. I często zdarza się, że plecionką zahaczymy o kamienie i przetrzemy. Trzeba kontrolować tą plecionkę, czy nie ma przetarć, bo jeśli będzie takie przetarcie i trafi nam się duża ryba, to po prostu ją
stracimy. Tak samo jest z agrafkami, agrafki też po wielu braniach sandaczy mogą się wyginać, rozpłaszczać i po prostu przy strzale ryby możemy stracić, bo agrafka się rozepnie. Mało tego, agrafka przy zmianie przynęty czasami nie zwracamy uwagi, nie dopniemy jej. Także też musimy na to zwracać. No i oczywiście wybór najwyższej jakości akcesoriów jest bardzo ważny. Ja odkąd pamiętam stosowałem agrafki Spinvala, ale jakiś czas temu zdarzyło mi się, że dwa razy straciłem przez nie ryby. Nie wiem, czy to była jakaś wadliwa produkcja, czy co, ale u mnie jest tak, że jak coś się po prostu nie sprawdzi, fluorokarbon na przykład mi odetnie szczupak, to już nie stosuję go albo stosuję rozmiar większy. I zacząłem teraz stosować agrafki Hype Tackle, odkąd je wypuściliśmy, ponieważ one są ręcznie robione i każda pojedyncza agrafka jest testowana na wytrzymałość. Dzięki temu mam pewność, że ten sprzęt nigdy mnie nie zawiedzie. Siedzi ryba. Ach, strzelił zestaw. Kolejnym błędem, jaki popełniają zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, jest zły dobór wędziska. Doświadczeni wędkarze, którzy łowią sandacze już od kilku dekad, stosują zazwyczaj te same wędki. Mało znam takich wędkarzy ze starej daty, którzy łowi albo próbuje łowić sandacze na wędki castingowe. Warto spróbować, bo łowiąc sandacze takimi wędkami mamy zupełnie inne czucie przynęty i w określonych warunkach może to spowodować to, że będziemy tych sandaczy łowili znacznie więcej. Ja pamiętam taką sytuację, gdy byłem na łódce z dwoma moimi kolegami i brały sandaczyki, nieduże co prawda, i słuchajcie, miałem 16 rzutów i 16 rzutów pod rząd wyjąłem 16 ryb. Moi koledzy w tym czasie nie wyjęli ani jednej ryby. Zastanawialiśmy się, co jest przyczyną i doszliśmy do tego, że wędka. Dałem im po prostu wędkę i oni też potem łowili. Wędki castingowe są troszeczkę inaczej zbudowane, mamy też tutaj inne czucie i czasami te milisekundy przy zacięciu powodują to, czy zatniemy sandacza, czy nie. Także wybór wędki jest przy łowieniu sandaczy kluczowy i z tym problem mają też zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, czego przykładem jestem również i ja, bo wiele lat na dropshota łowiłem na złą wędkę. Jest! Lepszy jest. Dobra ryba. Jest rybulka, zobaczcie, taka pod 6 dych. Fajnie, fajnie, w wercie. Wziął. Shot this bloody 9 cm. Na 5-gramowej główce, delikatnie. Bardzo. Maluszki, malutka przynęta. Tak. Malutka przynęta, no ale tak widzicie, jak widzicie, tak są. Tego zgadnę. Na dzisiaj wybrałem dość uniwersalny kijek do połowu sandaczy. Lubię łowić na krótkie wędki, więc wybrałem W6 Vertical Jigging 185 cm długości do 28 gramów. Spasowałem go z baitcasterem od Westina, też W6, 101 rozmiar. Mogę tym łowić zarówno z rzutu, jak i z vertikala, co mnie osobiście bardzo pasuje. Mam bardzo wszechstronne narzędzie do łowienia średnich sandaczyków. Ujojojojojojo! Gdzie? Pokaż mi te wiry, pań! Psa! Jest! Brawo! Brawo, Krzysiu! Nasza tyzika w bloody kolorze. On też taki bloody, co? Trochę? Blady? No taki, wiesz, weteran. Dzisiaj z Krzychem łowimy średniej wielkości sandacze, dlatego postanowiłem wybrać zestaw finezyjny. Jest to wędka W4 od Westina, oznaczeniem TNC, czyli Texas and Carolina. Amerykańskie style, dlatego oznaczenie do 21 gram jest troszeczkę zaniżone. To jest taka wędka do około 28 gram wyrzutu. Do tego spasowałem ją z multiplikatorem W4, rozmiar seteczka, nawinąłem plecioneczkę Hype Tackle Forever Color 013 i jest to taki zestaw finezyjny, powiedzmy do połowu średniej wielkości sandaczy. Jest dobry, jest. Ale chodzi, czego, jakie wcięcie było na krótkim dyszu pod samej łodzi. O ja pierdzie. Dobry jest. Dobrze wbity. Bardzo częstym błędem jest niestety nasze zaniedbanie. Łowiąc sandacze w ich takim naturalnym środowisku, czyli kamienie, żwir, tego typu właśnie twardość dna, często ta guma wielokrotnie uderza o dno.
grot uderza o kamienie, o jakieś twarde przedmioty, przez co bardzo szybko się tępi. Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie jest delikatne oparcie na płytce paznokcia i przejechanie nim. Jeżeli śliska się, nie zostawiając śladu, nie klei, to znaczy, że mamy stępiony haczyk. Wtedy bierzemy ostrzałkę i posuwistymi, długimi ruchami w jednym kierunku ostrzymy haczyk. Nie przyciskajcie za mocno haczyka do ostrzałki. Trzeba to zrobić kilkanaście razy, ale dość lekko, tak żeby ten haczyk skutecznie się naostrzył. Wtedy sprawdzacie powtórnie na płytce paznokcia. Jeżeli efekt jest zadowalający, macie ostry haczyk, możecie łowić dalej. Ryba! Ryba. Ja p... bierze. Ja p... 70, które są zrobione tylko. Ja p... Mówiłem, że bierze, że ten zaraz jakaś 70. Ale samiczka piękna. Proszę. Ale obżar, to słuchajcie, te sandacze tak żerują tutaj. Ale jak wziął głęboko do japy, no. Kurde. Zwracamy rybce wolność. Papa, moje babcie. Często łowiąc sandacze w ich naturalnym środowisku, czyli w jakichś kamieniach, zwaliskach, konarach, jakichś miejscówkach, gdzie on może się ukryć, trafiamy na zaczepy. Rzecz zupełnie pewnie wam znana, nikt ich nie lubi. Niestety często popełnianym błędem przy takich sytuacjach jest odstrzeliwanie przynęt. Zapewne to znacie, czyli bierzecie plecionkę w rękę tak i takim szybkim ruchem odstrzeliwujecie ją, licząc na to, że wasza przynęta wyskoczy z zaczepów. Niestety potrafi to spłoszyć sandacza, wielokrotnie się o tym przekonałem. Widząc na echo po prostu jakieś ryby, po takim odstrzeliwaniu momentalnie te ryby znikały. Dużo lepszym sposobem na to będzie puszczenie plecionki czy z wiatrem, czy z nurtem, tak aby ona wyszła aż za ten zaczep i po prostu wtedy energicznym zacięciem pod zupełnie innym kątem wtedy plecionka wyrywa wam jakby przynętę za tego zaczepu, tak? To jest tak, jakbyście opłynęli ten zaczep, dajmy na to łódką, i z drugiej strony po prostu chcieli go uwolnić. Wtedy zmienia się od razu kąt natarcia haka, często ten hak już, ta przynęta się kładzie po prostu na dnie, nic jej nie blokuje i wtedy po prostu takim standardowym energicznym zacięciem wyrywacie ją z tego zaczepu. To było 5 najczęściej popełnianych błędów przez nas i ludzi, z którymi wędkujemy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie wy błędy najczęściej popełniacie przy łowieniu sandaczy. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzach. Napiszcie również, jakie kolejne materiały chcielibyście, abyśmy na temat sandaczy nakręcili. Jak materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i rozważcie subskrypcję naszego kanału. Trzymajcie się do następnego. Elo! Nic, branie miałem, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, człowieku, przed chwilą o tym mówiłem, ja pierdzielę, dokręcić kołowrotek, rozkręciłem go do radka na dokręcenie i nie dokręciłem teraz przed łowieniem. Ja pierdzielę, ja nie wiem, ile będziemy tych filmów na takie rzeczy można nagrywać, a i tak się będzie popełniało w kółko te same błędy.